Wśród osób namawiających do wzięcia udziału w referendum konstytucyjnym 25 maja znaleźli się m.in. Władysław Frasyniuk, wiceprezydent miasta Sławomir Najniger oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Łoś. Przechodniom wręczono ulotki przekonujące, że głos oddany przeciwko nowej ustawie zasadniczej będzie głosem za starą konstytucją z 1952 roku. Tymczasem kilka ulic dalej, na rynku Starego Miasta, wrocławski radny profesor Jerzy Przystawa agitował za odrzuceniem konstytucji. Profesor reprezentuje obywatelski ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Ruch nie zgadza się na zapisaną w konstytucji zasadę proporcjonalności wyborów do Sejmu. Większość obywateli jeszcze nie wie, jak będzie głosować podczas referendum. Tak dokładnie to jeszcze nie prześledziłam, ale część już wiem i nie podoba mi się. Nie wiem. Prawdopodobnie wcale nie zagłosuję, dlatego że ja myślę, że do tego szumu nie będę przykładał swojej ręki. Zagłosuję za konstytucją, dlatego że prawica zmarnowała szansę, zdegenerowała się, a poza tym stała się niecywilizacyjna. Jestem piłsudczykiem, tradycyjnie związany z sanacją. Z opublikowanego właśnie sondażu Demoskopu wynika, że 55% Polaków ma zamiar poprzeć konstytucję uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe. 14% będzie głosowało przeciwko niej, 31% nie ma jeszcze zdania w tej sprawie. Chęć udziału w referendum deklaruje 66% ankietowanych. Wierzę w to, że naród uchwali konstytucję w referendum konstytucyjnym i myślę tak dlatego, że w Polsce jest potrzebna konstytucja nowoczesna, taką jaką przygotowało Zgromadzenie Narodowe teraz w dniu 2 kwietnia 1997 roku. Mimo iż jestem z ZKN-u, trudno mi być prorokiem, ażeby stwierdzić, czy naród przyjmie. Natomiast myślę, że zwycięży zdrowy rozsądek i każdy, który pójdzie do referendum, głęboko zastanowi się, czy chce konstytucji, która pozbawi nasze państwo suwerenności, o tym mówi artykuł 90, 91, czy będzie chciał nie do końca pełnej ochrony życia, czy będzie chciał pozbawienia części praw rodzicielskich. Ja jestem przekonany, że naród tę konstytucję przyjmie i nie tylko dlatego, że jest to konstytucja potrzebna, ale jest to konstytucja dobra, konstytucja, która wyraża wolę porozumienia. Jest szansa, że społeczeństwo polskie też przyjmie, dlatego że Zgromadzenie Narodowe jednak jest tą reprezentacją polskich obywateli i pomimo tych zarzutów, że jednak tej reprezentatywności nie ma, to większość Polaków była jednak reprezentowana w Zgromadzeniu Narodowym. W komunikacie z zakończonego zebrania plenarnego 288. Konferencji Episkopatu Polski biskupi podkreślili, że tekst konstytucji budzi ich poważne zastrzeżenia moralne. Jednocześnie zwrócili się do wiernych, aby głosując w referendum konstytucyjnym podjęli decyzję zgodną z własnym sumieniem.